Cześć. Chciałbym Wam opowiedzieć w tym filmie trochę na temat sposobu nagrywania filmów na mój kanał. Wielu z Was pyta mnie, jakiego sprzętu używam do nagrywania dźwięku, jakiego sprzętu używam do nagrywania obrazu. Jak wiecie, kanał prowadzę od ponad 12 lat, więc przechodziłem różne etapy i używałem różnego sprzętu. Dzisiaj opowiem Wam o nagrywaniu dźwięku. W moich filmach osobno nagrywam dźwięk, osobno obraz, później to synchronizuję w programie i łączę ze sobą. Więc dzisiaj skupimy się na dźwięku i opowiem, jak to było na początku. Wszystko zaczęło się od pierwszych nagrań z Anią Kłys, właśnie 12 lat temu, kiedy otworzyłem ten kanał i wówczas nagrywaliśmy u mnie w domu. Kupiłem sobie po prostu taki mikrofon pojemnościowy, w zasadzie jeden z tańszych na rynku, a jednocześnie bardzo dobrej klasy, Audio-Technica AT2020, używam go do dzisiaj. Mikrofon ten podłączyłem do interfejsu audio, do mojego iMac'a. Interfejs to był Line 6 Toneport UX2, z tego co pamiętam. I za pomocą tego mikrofonu nagrywałem wokal, a gitarę akustyczną wpiąłem kablem liniowo do tego interfejsu i tak powstały pierwsze nasze nagrania. Kolejnym etapem na moim kanale było wyjście na zewnątrz. Postanowiłem nagrywać w plenerze, wykorzystując różne krajobrazy, różne ciekawe miejsca we Wrocławiu. Wydawało mi się to dużo ciekawsze niż nagrywanie w domu, w sterylnych warunkach, gdzie słuchacz lub oglądacz YouTube'a może nie tylko skupić się na dźwięku, ale też obejrzeć ciekawe krajobrazy. I w tym celu musiałem pomyśleć o czymś mobilnym, przenośnym, na baterię. Nie mogłem brać ze sobą komputera, interfejsu i całej tej aparatury. I kupiłem pierwszy rejestrator przenośny, to był to Zoom H1, dwukanałowy, który użyłem po raz pierwszy w nagraniu z Pauliną Lendą w Parku Szczytnickim. Dźwięk był nagrany prosto w mikrofon, budowany w ten rejestrator. Cała magia tego nagrania polegała na tym, że zanim zaczęliśmy nagrywać, musiałem poszukać najlepszego ustawienia tego mikrofonu, tak żeby złapać odpowiednie proporcje między gitarą a wokalem, żeby wokal nie był za cicho względem gitary i odwrotnie. Kiedy udało się znaleźć taką pozycję mikrofonu, nagraliśmy piosenkę i efekty można posłuchać właśnie na YouTubie. Po jakimś czasie zorientowałem się, że taki zwykły dwukanałowy rejestrator to troszeczkę za mało, jednak trudno jest ustawić dobre proporcje, a potem jeszcze próbować coś edytować w programie, dlatego pomyślałem o jakimś rejestratorze wielokanałowym. Początkowo testowałem Zoom H4, taki model, dosyć popularny. Nie do końca podobało mi się brzmienie tego Zooma, które wydawało mi się dosyć takie twarde i mało muzyczne. Postanowiłem kupić wtedy rejestrator czterościeżkowy Tascam DR40, którym nagrywałem pierwsze właśnie filmy te wielościeżkowe, które polegały na tym, że ustawiałem rejestrator, który wbudowanymi mikrofonami zbierał dźwięk ambientu, czyli otoczenia oraz co nieco to nasze granie, a dwoma zewnętrznymi mikrofonami pojemnościowymi wtedy nadal używałem tego właśnie AT2020 i dokupiłem do gitary taki właśnie paluszek, to był AKG Perception 170 i za pomocą tych dwóch mikrofonów, jeden postawiony w okolicach wokalistki, drugi przy gitarze, w ten sposób mogłem co nieco wyseparować te ścieżki gitarowe i wokalne i w późniejszym miksie ewentualnie troszeczkę podgłośnić lub ściszyć instrument lub głos. Dodawało też to pewien taki efekt stereofonii i przestrzeni dla słuchacza. Kolejnym rejestratorem
po Tascamie DR40 był Tascam DR44 WL, czyli nieco bardziej rozwinięta forma poprzedniego rejestratora. Różnił się głównie tym, że miał możliwość sterowania za pomocą Wi-Fi i można było uruchamiać go zdalnie telefonem. Miał też troszeczkę chyba lepsze próbkowanie dźwięku i bateria, zdaje się, na dłużej starczała. Już nie pamiętam, jakie to były różnice, ale podobały mi się te wszystkie nowinki, więc wymieniłem DR40 na DR44. Dodatkowo też kupiłem jeszcze drugi mikrofon pojemnościowy, to był Lewitt LCT240. I na tym zestawie stworzyłem ileś tam kolejnych filmów. Z nocy każdy sen zbliża ciebie. Opuść sny moje dzisiaj. Żegnałam nieraz kogo i powracałam już nie taka. I kolejnym moim zakupem, a w zasadzie ostatnim, który zrobiłem, to było chyba pod koniec zeszłego roku. To jest ten rejestrator, to jest Tascam Porta Capture X8. Taka nowość na rynku, z dotykowym ekranem, z dwoma tutaj mikrofonami wbudowanymi i czteroma kanałami zewnętrznymi. Bardzo ciekawe urządzenie. W odróżnieniu od poprzednich Tascamów jest też interfejsem audio, więc można za pomocą kabla USB podłączyć do komputera i służy jako karta dźwiękowa. Ma wiele ciekawych tutaj możliwości i funkcji. Póki co nagrałem kilka filmów i bardzo zadowolony jestem z brzmienia i funkcji, jakie daje to urządzenie. Do wszystkich tych rejestratorów, które wymieniłem, używałem w nagraniach plenerowych takiej nakładki futrzanej na ten mikrofon wbudowany do rejestratora, dlatego że te mikrofony są bardzo czułe na jakiekolwiek podmuchy powietrza. Nawet jeśli nie ma wiatru, to lekki podmuch spowodowany nawet śpiewaniem czy ruchem ręki powodował, że słychać było tutaj różne takie nieprzyjemne dźwięki. Taka osłona futrzana doskonale izoluje od jakichkolwiek podmuchów, nawet na mocnym wietrze. Bardzo ciekawe efekty można uzyskać. Mam kilka filmów, gdzie widać, gdzie wieje mocny wiatr, a dźwięk jest wręcz studyjnej jakości i nie słychać, żeby to miało jakikolwiek wpływ na ten mikrofon. Też używałem nakładek z gąbki do tych mikrofonów zewnętrznych, pojemnościowych. Bardzo różne sytuacje zdarzały się podczas tych nagrań i bardzo różnych konfiguracji używałem. Ja w tym filmie pokazałem Wam podstawowe konfiguracje, których użyłem w największej ilości swoich filmów. Oczywiście eksperymentowałem też czasami, używałem jakichś mikserów, większych rejestratorów, ale były to pojedyncze przypadki. Głównie skupiałem się na tych przenośnych rejestratorach na baterie, gdzie można to zabrać wszędzie i za pomocą bardzo prostego sprzętu nagrać ciekawe filmy w ciekawych miejscach. Materiał, który mam nagrany na karcie pamięci w takim rejestratorze, przenoszę do komputera i montuję w programie. Początkowo używałem bezpłatnego oprogramowania GarageBand. Teraz to wszystko robię w Logiku. Dodaję tam efekty, kompresory. Wszystko to, co robi się w studio, aby dźwięk nabrał ostatecznego szlifu, i łączę to z obrazkiem. To, w jaki sposób nagrywam obraz w moich filmach, jak to ewoluowało przez lata, pokażę Wam w innym odcinku, a dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam Was na mój Patronite, gdzie można wesprzeć mnie finansowo, ponieważ cały czas inwestuję właśnie w różne takie sprzęty, udoskonalając te nagrania. Robię to wszystko z własnych środków i jeśli chcecie wesprzeć ten kanał, to żeby te filmy stawały się cały czas doskonalsze technicznie, to zapraszam Was właśnie na Patronite'a. Dziękuję Wam też za wszystkie subskrypcje, komentarze i wielkie wsparcie, jakie mi dajecie. Udało mi się zebrać już ponad 12 tysięcy subskrybentów na moim kanale i jest to dosyć imponująca, jak na moje, nie wiem, czy oczekiwania, ale nigdy bym nie przypuszczał, że te piosenki będą cieszyć się taką popularnością. I zapraszam Was do oglądania i czekania na kolejne nagrania. Do zobaczenia.